Moje życie wplotło się w historię Edyty Stein, kiedy za sprawą opatrzności Bożej przyszedłem jako proboszcz do tej parafii na wrocławskim Obinie, gdzie w kościele świętego Michała Archanioła modliła się po swoim chrzcie Edyta. I choć czasy były trudne, powstała przy kościele kaplica pod jej wezwaniem i rozpoczął się kult błogosławionej, a potem świętej Teresy Benedykt od Krzyża. Zawiązało się towarzystwo imieniem Edyty Stein i pozyskało dom rodzinny przy ulicy Nowowiejskiej, który stał się miejscem jej pamięci i centrum jej myśli. Po latach wielkiego zainteresowania świętą patronką Europy i jej przekazem dla poszukujących dróg do Boga, świat zachwiał się poważnie i pogubił na różnorakich zakrętach. Zdezorientowany człowiek wybiera rozwiązania łatwe i wygodne, prowadzące często do zubożenia jego duchowości i pozbawienia go szczęścia płynącego z godności Bożego synostwa. Jako kapłan widzę, że Edyta Stein ma odpowiedź na te trudne sytuacje, ponieważ sama przeszła je wszystkie: utratę wiary dziecięcej, młodzieńczy bunt, lata poszukiwań. Idąc jej śladem, poznając jej pisma, można, jak ona, zawrócić. I to chcę pokazywać i o tym mówić. Święta Edyto Stein, pozwól mi dziś poznawać i akceptować świat, rozumieć potrzeby człowieka, pokazywać zagrożenia i pomagać w rozumieniu myśli świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki poszukujących prawdę i patronki Europy.